W samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Patrycja Kosierkiewicz. Witaj gorąco. Dzień dobry. Patrycjo, twoja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo dawno temu, bo w latach 90. Jak wyglądały te twoje początki? Jak taki obraz muzyczny wtedy, w tamtym czasie? Chyba zupełnie inaczej niż teraz. Nie było talent show. Myślę, że były inne możliwości. Dzisiaj nagrywa się różne piosenki, wrzuca się od razu w streaming, wrzuca się do mediów. Jesteś od razu tam, od razu jesteś przy swoim słuchaczu. My, żeby nagrać płytę, to nagranie płyty, w ogóle wypalenie płytki, to było naprawdę wielkie wow. No tak, bo teksty można było napisać, piosenkę można było stworzyć, ale żeby zrealizować całość w opakowaniu, to było trudne. Pamiętam, jak nagrywaliśmy płyty, to żeby na przykład przyciąć wokal, albo coś sobie zrobić fajnego z tym wokalem, jakoś go zedytować, no to trzeba było ciąć taśmę. Teraz robi się to jakieś 6 sekund. Samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. Teledyski teraz też się tworzy inaczej niż kiedyś, ale widzę, że to studyjne też teledyski były. I to jest dokładnie to samo. A i też czujesz, że jakaś przygoda się wiąże, tak? Przygód było mnóstwo, natomiast wtedy teledysk to było też znowu wielkie wow. Teraz teledysk robi się za parę tysięcy złotych. Wtedy robiło się teledyski na taśmach filmowych i to było naprawdę coś. Wtedy wytwórnia za tym stała, dawała ci pieniądze, naprawdę duże pieniądze. Natomiast dzisiaj jest tak dużo wspaniałych, młodych i zdolnych ludzi, którzy umieją zrobić fantastyczne obrazki. To są zupełnie inne pieniądze, mamy też inne narzędzia, podobnie jak przy nagrywaniu. Także troszeczkę zazdroszczę. No, wspomniałaś o młodych ludziach, no i ty młodym ludziom tworzyłaś też przeboje. Ala Janosz między innymi, Zbudziłam się, piosenka, która stała się wielkim hitem, jak Ala zaczynała po przygodzie w Idolu. Wolisz pisać czy śpiewać? Wiesz co, ja uwielbiam proces twórczy w ogóle. Ten moment, ten intymny czas, kiedy jestem ja, jestem z duszą i tworzymy, jesteśmy razem i nie ma nic innego. I to jest naprawdę fantastyczny czas dla mnie, bo potem trzeba to pokazać, sprzedać. W ogóle cały ten aspekt związany ze sprzedawaniem i z marketingiem, wszystkim wokół tego, to nie jest mój ulubiony kawałek. Wróćmy jeszcze do tego procesu. To długo taki proces trwa? Bardzo różnie. On nie jest bardzo długi, ale przygotowanie do niego jest długie. Czasami chodzisz po domu, chodzisz, szukasz, nie możesz sobie miejsca znaleźć. Robisz wszystko i prokrastynujesz, byle tylko się nie zabrać za to, ale w końcu nadchodzi taki moment i zaczynasz pisać. Jak idzie moment, że zaczynasz pisać, to jest flow. A wolisz pisać na zlecenie, czyli na przykład wiesz, komu masz napisać piosenkę, czy wolisz stworzyć coś, co później ktoś inny wykona? Nie, ja nigdy nie tworzę tak sobie, a muzą. Jeśli coś tworzę, to zawsze wiem z myślą, o czym to tworzę. I tak na przykład było przy dużym projekcie, przy jakim pracowałam w zeszłym roku, czyli albumie Atom, Taba i Silent Grace. To rzeczywiście była taka bardzo intensywna praca, kilkumiesięczna, gdzie pracowaliśmy na bieżąco, nad kolejnymi numerami, świetnie się z Bartkiem pracuje, bardzo, bardzo fajny, świetny kompozytor, mega profesjonalny. No właśnie, w tym zespole jest bardzo wielu wokalistów. Trudno też chyba stworzyć taki utwór, który zaśpiewają wszyscy, a taki, który zaśpiewa jeden wokalista albo wokalistka. Czy jest jakaś różnica? Chyba nie, bo wiesz, mnie inspiruje muzyka, dźwięk, melodia, najbardziej melodia. Również to, co się dzieje w warstwie instrumentalnej, bo to bardzo mocno pokazuje ci, w którą stronę chcesz iść. Później jest kwestia wykonawcy. No pewnie, gdyby to był jakiś wykonawca z takiej na przykład szkoły hip-hopowej, nie napisałabym dla nikogo z hip-hopu niczego, oczywiście, ale gdyby, to pewnie inaczej bym pisała, niż dla kogoś... Może poszłabyś na początku poznać to środowisko, nie wiem, na jakąś imprezę hip-hopową. Nie, tak naprawdę, oczywiście żartuję. Założyłabyś czapkę, szerokie spodnie. Słuchaj, po ostatniej płycie Łony nie śmiałabym nawet się za to wziąć. To jest tak znakomita płyta, że po prostu mogę się tylko uczyć takiego pisania. Taki kabaret starszych panów, tylko w wersji upgrade tam do 5.0, nie? Bo to minęło trochę lat od tamtych czasów. Fantastyczna płyta.
Samą porę zaprasza Marcin Kotyński. Przez wiele lat też doświadczyłaś nie tylko, nie dotknęłaś tylko muzyki, ale też, jak się okazuje, jesteś, no, można powiedzieć śmiało, tak po polsku, szkoleniowcem, tak? Czyli uczysz ludzi właśnie czego? I nie, jak jestem to można coachem. Tak, no. Nie jestem coachem, nie jestem szkoleniowcem, jestem coachem. To jest bardzo, bardzo określone. Może wytłumaczymy tym, którzy jakby znają to słowo, ale wiesz. Ale tak, nie, jakby, wiedzą, jakby, nie wiedzą, o co kamamy. O co chodzi właśnie oczywiście, w tych działaniach. Coaching to jest taka forma pracy, kiedy pracujesz w sesjach z ludźmi i zadajesz im pytania, a oni na te pytania odpowiadają i dzięki tym odpowiedziom idą dalej. Idą gdzieś ku swoim celom, które gdzieś tam mają przed sobą. Ja jestem coachem, rzeczywiście jestem coachem akredytowanym i certyfikowanym. Podkreślam to dlatego, że może ktoś by sobie pomyślał, że tu pani piosenkarka sobie postanowiła pokoachować. Nie, znam metodykę tej pracy i robię to w sposób profesjonalny. Natomiast to nie jest szkoleniowy, to nie jest praca szkoleniowa. Praca szkoleniowa to wtedy, gdy przychodzisz na szkolenie i mówisz ludziom, słuchajcie, jest tak, 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 dajesz im jakąś wiedzę. W coachingu to jest sięganie do zasobów klienta, więc to jest troszeczkę inna forma pracy. Jakbyś miała wybrać między muzyką a coachingiem, to co byś wybrała? Słuchaj, nie śmieję się, bo ja teraz tak stoję na dwóch takich drezynkach. Jedna jest noga na tej z napisem coaching, druga na tej z muzyką. I to jednocześnie, jednocześnie się dzieje. Tak, i one jadą, wiesz, po dwóch torach, jadą. Na razie mi się nie rozjeżdżają tory, ale jak się zaczną rozjeżdżać, to będzie problem. Na razie nie ma problemu. Mam nadzieję, że jesteś dobrym kierowcą, nie tylko w pracy, ale też tak na ulicy. Jestem, ja uważam, że bardzo dobrym kierowcą. Ale tak. Też czasami stoisz w korku i wspomniałaś przed wejściem antenowym, że robisz różne rzeczy, żeby nie tracić czasu. Ale przepraszam cię, to większość kobiet robi różne rzeczy, ale zawsze uważnie. Na przykład można sobie poddepilować brewkę prawą, albo pomalować sobie usta, czemu nie? No niektórzy nawet tworzą piosenki. Są też tacy artyści, którzy tworzą. Kiedyś zdarzyło się tobie coś, nie, wpaść na jakiś pomysł? Pewnie, słuchaj, ja bez przerwy wpadam na pomysły różne i zawsze wszystko zapisuję na dyktafon. A najdziwniejsze miejsce, gdzie wpadłaś na jakiś pomysł, na piosenkę, która stała nie się mogę wielkim powiedzieć. Hitem. Nie mogę powiedzieć, ale są różne miejsca, doprawdy, w jakich można wpaść na fantastyczne pomysły. Po prostu tylko trzeba to chwycić. Jest coś, co chciałabyś jeszcze zrobić w swoim życiu? Robimy nową płytę, więc chciałabym, żeby to fajnie wyszło, żeby to była fajna płyta, żebym była z tego dumna i w ogóle trafiliśmy na świetnego producenta Marka Dulewicza, więc mam nadzieję, że zrobimy fajną płytę, że to będzie taka płyta rockowa i fajna i mądra. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Vox. Samą porę zaprasza Marcin Kotyński.